To miał być odcinek o brzanach. I w zasadzie o tych brzanach i on i będzie. Ale gdy włączyłem kamerę, to wydarzyło się zupełnie coś innego. I teraz brzana? Czy nie brzana? Mgła nad akwenem jest potężna. Jezioro miedziane. Obracam kamerę w stronę wędek. Wszystko było dobrze zaplanowane. Miałem zacząć z dobrym początkiem, przygotować sobie cały materiał. Spójrzcie na wędki. Pięknie ustawione, wszystko szafa gra. Będziemy łowili brzany. Tak naprawdę to faktycznie łowiłem te brzany. Tylko, że padło coś innego, wpadło jeszcze coś innego i na pewno jeszcze będę w tym miejscu grzebał. Bo w sumie chodziło o brzany. Ale bierze? Na pewno nie brzana. A skąd wiem? No bo już wyholowałem. No dobrze, odcinek pod tytułem Brzana, ale jednak i nie brzana. Jezioro Miedziane, ja jestem Stanisław. Dzisiaj tak na wesoło, dlatego muzyka jest bardziej rytmiczna, bo jest późno w nocy w zasadzie. Większość z was śpi, obejrzy to pewno rano. Ja oglądam swój serial ulubiony, Świat według Bandich. Piję sobie kawę, bo ja w nocy piję kawę. No i łowię rybki. Generalnie brzany. Prawdę mówiąc to, tak szczerze mówiąc, to mogłem się jego spodziewać, dlatego że łowiąc dzisiaj brzany, ja i wczoraj tu kombinowałem te brzany, to ten jasiek coś tam podchodził i coś się pojawiał. Niewielki, ale się jednak i pojawiał. Ciągnąc jego, patrzę, taki gruby, wypasiony, mówię, ładna sztuka. No i prawdę mówiąc, nie jest zły, ale mógł być trochę większy. Ale zaliczyło mi to do wędkarstwa pikerowego. Jako, że łowimy na Jeziorze Miedzianym na pikery. Też dlaczego łowimy na pikery na Jeziorze Miedzianym? Spójrzcie sobie na punkty. Tutaj jeżeli łowicie na takie wędki, one mają boosta procentowego. Ktoś powie niewiele. No te niewiele, prawdę mówiąc, ale jednak suma summarum swoje robi. Jak dodasz do tego premkę, jeżeli ją użytkujesz, to tych punktów zaczyna się zbierać. Pikery mają właśnie te bonusy. Ja użytkuję tutaj trzy w zasadzie różne, bo jedna starego typu, ale ta najmocniejsza i dwie tego nowego typu, tylko tyle, że jedna mocniejsza, a druga ciutek słabsza, przez co wymaga wymiany. No, ale w sumie mam i tak cztery, to może wymienię, a może i nie wymienię. Jasiek wpadł i generalnie mamy początek rozpoczęty. Czyli co? No, w sumie będą brzany, no a ten jasiek to tak tylko z nienacka wleciał, ale później, prawdę mówiąc, i powtórzył, tylko że już nie taki wypasiony, ładny, duży. Prawdę mówiąc, ja jaśki tak nie bardzo lubię łapać. One jakoś mi się nigdy zbytnio tak mocno nie podobały. Wolę klenia, chociaż on też taki jakiś niby nie tego. Cenowo to, prawdę mówiąc, nawet nie wiem. Nie pamiętam, nigdy nie zwróciłem uwagę, czy jasiek okaz taki ino, czy kleń ino, który z nich jest droższy. Dlatego siadłem sobie na siedzenie i mówię, siedzę. Dlaczego? No bo ten jasiek mnie zaskoczył. No i od razu łyk kawy i siedzę i patrzę, czy będzie brzana. Była. Tutaj łowimy na klip 10, na klip 30 podobno jest karp. Coś kombinowałem, sprawdzacie, ale na razie tam nie zobaczyłem, żeby dobrze. Jeżeli łowimy tak na w ogóle bardzo mały klip, to możecie z łapy rzucać. Jeżeli wiaterek jest powyżej 2,5-3 metrów na sekundę, to z ręki rzucicie celniej niż z procy na przykład. Z rurki też będzie mniej celnie, czyli te kulki. Ręka, gdy rzucamy, jakoś tak nie drży, jak wiatr wie, jak ta na przykład proca. Czyli bliskie rzuty, tak jak tutaj dziesiątka, to można spokojnie rzucać z ręki. Jeżeli wiaterek jest taki 3,5-4, to już przy takim bliskim rzucie już ta kulka będzie uciekać z ręki. Można rzucać spokojnie do takiego wiaterka, tylko trzeba wcześniej sobie potrenować, jak siłę użytkować, aby trafić celnie. To taka moja ciekawostka, którą, prawdę mówiąc, stosuję od niedawna, gdyż kiedyś też często gęsto rzucałem wszędzie w zasadzie tą procą, strzelałem na prawo i lewo, mówiłem, kogoś może trafię. Czasem trafiłem w nienacka na przykład. Siedziałem, byłem przygotowany, sprzęt miałem dobrze zorganizowany. Jak widzicie, w środku jedna tagara. Tak, Ewia odpoczywa. To nie znaczy, że się zepsuła. Po prostu użytkuję ją w innej wędce, dlatego wsadziłem tagarę, rozmiar 6000. Tutaj należy wymienić w sumie na trzecią węgę, ale ostatnio kupiłem
chyba 4 wędki nowe i przez to w zasadzie musiałbym znowu zacząć zbierać na coś, a mi się zbierać w sumie teraz i nie chcę. No dobrze, brzany miały być, generalnie ciągle czekamy na te brzany. No a jeszcze nie będzie brzana. Były i takie niespodzianki. Prawdę mówiąc, Jezioro Miedziane ostatnio też trochę narzekam, że ono jest takie jednak spustoszałe trochę. Tak, ono jest takie trochę spustoszałe. To oczywiście nie znaczy, że w ogóle ryby nie ma, tylko że tej ryby... Ja tutaj postałem, prawdę mówiąc, kilka godzin i wyciągnąłem z tego... Może nie, nie wyciągnąłem z tego, siatkę. W siatce miałem chyba 750 monet, bawiąc się z tymi brzanami. Kombinowałem te brzany jakoś najbardziej rozszyfrować, żeby jak najwięcej złapać. Miałem oczywiście spota, miałem zanętę, ale zrobiłem też na jednej wędce swoją zanętę. Trochę kombinowałem też ze sprzętem, dawałem na jednej wędce cienkie przypony, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Trochę się z nimi bawiłem, prawdę mówiąc, z tymi brzanami. Głównie mnie interesowały brzany. Tam dalej właśnie mógłbym w sumie usiąść później po jakiejś półtorej godzinie, powiedzmy, i próbować te karpie, żeby bardziej finansowo z tego wyjść. To nie była mocna siatka, ale też należy pamiętać o tym, że to pomarańczowe idzie, to co idzie. To też jest fajnie, jak ten pomarańczowy wpada, chociaż ja zdecydowanie wolę te czarne karpie. Jakoś one bardziej do mnie przemawiają, znaczy finansowo. O tych brzanach mówiłem wam we wcześniejszym odcinku, narzekałem, że one trochę tak właśnie nie za bardzo niby tego, dlatego pobiegłem szybko do sklepu. Po co? Po hot doga. Dlatego, że byłem głodny. To był wieczór jednak, a ja ciągle na rybach i mówię, coś należy zjeść. Dlatego zdecydowałem się jeszcze raz je tak trochę posiedzieć i złapałem w sumie chyba około 40 sztuk tych brzan. W siatce miałem tyle, a tyle, ale należy rozróżnić. Kiedyś robiłem wam odcinek dawno, dawno temu, że to co w siatce, to nie jest na czysto. To co na czysto, to już zupełnie coś innego. Kiedyś chyba znowu powtórzymy ten temat, żeby gracze mogli rozszyfrować na przykład co to siatka, co to na czysto. Dlatego, że łowiąc jedne ryby na jedne zestawy na przykład, mamy inaczej na czysto niż na przykład na PVA, z kulkami i tak dalej, i tak dalej. Te na czysto to nie jest drugie na czysto. A teraz co? No a teraz brzana. Brzany wpadały mniej więcej, znaczy w zasadzie wszystkie wymiarowe, oprócz chyba dwóch. Najmniejsze były jakieś 700 gramowe, dwie i chyba na koniec jedna wam ją, jedną i pokażę, bo prawdę mówiąc nie ciąłem specjalnie, żeby pokazać wam te największe, tylko po prostu wyciąłem sobie kilka, bo nie było też sensu ciąć w tym krótkim odcinku wszystkich, bo i po co przyglądać się jak ciągnę rybę za rybą. Wolieliśmy posiedzieć sobie na stołku, poprzyglądać się na wędki, pomyśleć o tym, jak to jest ciekawie i fajnie i prawdę mówiąc plan na ten odcinek już generalnie miałem. Holujemy te brzany. No ale plan nie wyszedł. Poszedł na początku Jasiek, później dwa ładne kolory. Wziąłem kilka brzan i mówię, wszystko już jest gotowe, posiedzimy, popatrzymy sobie na drzewko, na trawkę, ja posiedzę sobie na stołku, będę pił kawę, oglądamy świat według bandich i raptem czytam pewną informację. Muszę powiedzieć, że ja ostatnio rzadko, znaczy ostatnio może już nie tak rzadko, chociaż ostatnio rzadziej, ale kiedyś to w ogóle tego nie ruszałem, ale od pewnego czasu czytam sobie różne czaty. Lubię czytać różne czaty. Kiedyś chodziłem dawno temu po czatach w ogóle w grze. Siedziałem, mówiłem ryby, czytałem, czytałem o czym gadają, byłem ciekawy jak ten gada, jak ten gada, byłem ciekawy tyszniku, bo niektórzy mają na przykład świetne, boli go coś. Ale teraz brzana. I taka ciekawostka. Spójrzcie na swoje brzany, jak mają poniżej 1,5 kg. Czy mają taki dyk ogona? Spójrzcie na tą brzanę. Dyk. Dyk. Tak, to jest taka ciekawostka, którą kiedyś zobaczyłem jakiś czas temu. Brzany te poniżej 1,5 kg mają taki dyk ogonowy, taki jak coś by nie było niedopasowane, albo coś tam nie wyszło. Te większe już tego nie mają. No dobrze, dojdziemy do sedna, które przeczytałem, ale na razie kolejna brzana. Wczoraj kupowaliśmy nową wędkę, to też od razu wdrożę ten temat, bo to odcinek specjalny, nie opowiadamy jakichś historii, bajek, chociaż jak wiecie, ja, Stasiek, często gęsto opowiadam wam różne historie. Widziałem, jak Yeti szło na przykład po wodzie albo pod wodą, coś takiego. Ale prawdę mówiąc, w każdym odcinku na wesoło staram się coś przekazać, czyli tylko Yeti nie zrozumie tego, ale generalnie chodzi o to, żeby odcinek był wesoły, coś się działo, aby był taki dramatyczny. Idziemy, wilki idą za nami, ile? 4. A ja sam. I zając przede mną. No tak, i generalnie o to chodzi. Dlaczego? Żeby było coś innego i rozrywkowego, bo jakbym powiadał wszystko to, co wszyscy mówią i to samo, no to po co robić tyle filmów? Wystarczy jeden i generalnie wystarczy.
No tak, ale Yeti chodzi i tak po wszystkich filmach. Dlaczego? On wszędzie szuka płetwy. Dlatego kolejna brzana. Chodzi w sumie o to, żeby właśnie coś było takiego, że można sobie posłuchać i tą bajkę, którą Stasiek opowiada, no bo w sumie bajka bajką, ale fakt faktem może być, stoisz na brzanach, a wilki za tobą stoją i patrzą na ciebie. No i teraz, co myśli taki wilk patrząc na ciebie? No generalnie myśli o jednym. Jak będzie kolacja smakowała? No tak, ale to prawdę mówiąc, no, z czego my się śmiejemy? Nie ma w sumie z czego się śmiać, bo zbyt często się śmiać też jest niedobrze, ale czy wilk się śmieje patrząc na ciebie? Prawdopodobnie tak, dlatego że wie, że będzie ci bijat. No ale zmierzajmy dalej do sedna. W sumie chodzi mi o to, że łowimy brzany, no i gitara, szafa gra, ale w każdym odcinku jakoś mimo tych opowiadań i tak dalej, zawsze coś poważnego wtrącę, czyli coś w drodze takiego, żeby gracz mógł, który się uczy, albo ten, co się już nauczył, to miał co robić, bo gracz, który się nauczył, to i tak zna tego spota, a i tak doskonale wie, że trzeba rzucić na to i na to. Dlaczego ogląda? Ktoś go zainteresowało, na przykład ten wilk. Bo nie sądzę, żeby ta brzana musiała mieć 12-15 kg. Wtedy krzykuje wędki. Ale generalnie ma być inaczej, rozrywkowo, ale czasem też jest poważnie. Dzisiaj właśnie przeczytałem, muszę wam powiedzieć, na Discordzie pewną nowostkę taką. Pierwszy raz zobaczyłem coś takiego. Widziałem bana, ale nie na Discordzie, a w Russian Fishing 4. Chyba znajomy napisał, prawdę mówiąc, gracza, który miał chyba 42 level, jak dobrze zrozumiałem, i ponad 3000 godzin. Za co? Ktoś powie, za jajto. No nie do końca, prawdę mówiąc. Gracz tego, co powiedział, to ten ban był za pisanie na prywatnych wiadomościach różnych przekleństw i tak dalej, czyli jakieś brutalne być może słowa, może i tak dalej, ale w sumie na prywatnym czacie. Dlatego popatrzmy teraz na wodę i pomyślmy, ale jakie to słowa? Popatrzyliśmy, ale i tak nie wiemy. Tak, ja też tego nie wiem, ale prawdę mówiąc, pamiętajcie o tym, i to takie moje przesłanie, że w sieci każdy z nas czuje się w sumie bezpieczny, ale to nie jest tak, wcale nie tak jak te rybki, które wolno pływają. Generalnie w grze nie wolno używać, czy na prywatnym, czy na takim bardzo brutalnych, ostrych słów, bo można stracić konto i 3000 godzin. Można oczywiście kombinować się odwołać, można. Czasem ustąpią, ale mogą nie ustąpić i twoje 3 godziny poszło. I to jak daleko. Prawdę mówiąc, ja osobiście jestem bardzo, mimo tego, że wesoły i tak dalej, opowiadam różne historie i grzeczny, i kulturalny, to prawdę mówiąc, za aniołka nie uchodziłem nigdy, ale zawsze byłem kulturalnym aniołkiem. I staram się też nie utrzymywać kontaktów z takimi ludźmi i osobiście też mi się ostatnio chyba zdarzyło, jak ktoś, pamiętam, do mnie ostro bluzgał, prawdopodobnie z tego, co wyczytałem na przykład tutaj, to jakiś fan innego gracza, który starał się mnie w jakiś sposób brutalny, prawdę mówiąc, obrazić. Mimo tego, że mi się też to nie zdarza, bo kapuś nigdy nie byłem, to klienta zgłosiłem. Pamiętajcie, w wiadomościach lepiej nie pisać takich rzeczy, bardzo ostrych nie wyzywać, bo możecie stracić konto. To takie moje przesłanie, że w sieci nie czuj się bezpieczny. Ja osobiście staram się zawsze unikać takich ludzi. Mimo tego, że ta brzana brała, to jest temat, prawdę mówiąc, bardzo poważny i sam osobiście unikam kontaktów, nie zadaję się i lepiej nie rozmawiaj z takimi ludźmi, którzy właśnie te słowa używają, bo możecie stracić na przykład konto w grze Russian Fishing 4, jak będziecie razem nawzajem się w grze wyzywać albo coś takiego mocno, bardzo, bardzo mocno wyzywać. Mi akurat się to nie zdarza, to przypadek ostatnio, chociaż prawdę mówiąc, wiem, że ktoś inny mnie wyzywa, prawdę mówiąc, mocno mnie tam w jednym filmie widziałem, że wyzwał w jakiś sposób obrażając. Nie zadajemy się z takimi ludźmi, niestety tak na świecie jest. Stracić można konto wszędzie, prawdę mówiąc, i można wiele sobie problemów narobić przez to, że czujemy się bardzo odważni i myślimy, że nic się nie wydarzy. W grze Russian Fishing 4 nie jest to chyba częste, prawdę mówiąc, żeby za takie wulgaryzmy jakieś czy coś takiego stracić konto, no ale jednak się coś takiego może zdarzyć. Odrobić takie konto to jest masakryczna, prawdę mówiąc, sprawa i można płakać później przez wiele, wiele tygodni. To takie moje przesłanie, oprócz tego pokazanie tych brzan, że unikamy takich ludzi, nie zadajemy się, ja osobiście też od razu kasuję, banuję w zasadzie i właśnie ten człowiek, o którym mówię, to wiem, że się przypierdolił do mnie jak beczka. Bardzo nieładnie, prawdę mówiąc,
nawet nie sądziłem, że to aż do tego stopnia ktoś ma takie zachowanie. Pilnujcie swoich kont, nie zadawajcie się z takimi ludźmi, łówcie sobie ryby. Jak widzicie, chamstwo, banujcie od razu, żeby nigdy nie mieć z czymś takim kontaktu. Obojętnie, czy to jest gra, czy to jest inna platforma, to lepiej po prostu z takimi ludźmi się nie zadawać. Szkoda gracza? No szkoda. Prawdę mówiąc, 42 level to mocno boli. Mnie też boli. Dlaczego? Bo chciałem większą branę, prawdę mówiąc. No dobrze, brzana brała dobrze. Nie brała za dobrze. No brało w każdym razie cosik, to i tak mocno cieszy. Dzisiaj zarobiłem dużo więcej na morzu niż na tych brzanach, a na morzu byłem tylko niecałe, bym powiedział, nawet 2 godziny, no bo może to jest zupełnie coś innego. Wracamy do bazy, sprzedam ryby i tak to wyglądał taki krótki film z przesłaniem brzanowym i z zachowaniem, że w sieci, w grze nie jesteśmy bezkarni. Trzeba zachowywać się kulturalnie, nie zajmować się innymi ludźmi, a własną osobą nie dyskutować, nie obrażać, gdyż może to się w taki oto sposób skończyć. Ja osobiście nigdy, pamiętam, że nigdy w grze nikogo też nie obraziłem i zawsze od razu unikałem, kasowałem, a mam ponad 3,5 tysiąca godzin, albo 3300 mniej więcej, na tej platformie tylko. To prawdę mówiąc, no nigdy bym nie płakał, bym poszedł w co innego grać, jako gracz, który gra w wiele gier różnego rodzaju, ale na pewno by mnie w jakiś sposób też i zabolało. Jest tak zwany zakład karny w tej grze, między innymi, ale że nie wysłali gracza, to musiało się coś wydarzyć, no bo naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężkiego. Mam nadzieję, że graczowi uda się odzyskać konto, bo prawdę mówiąc, ja wierzę i zawsze mówię, trzeba dawać szansę. Raz. Drugi raz nie rozmawiamy. Jeżeli za pierwszym razem nie zrozumiał, to za drugim też nie zrozumie. Tutaj właśnie jest tak, ja dlatego często na kanale swoim, dużo ludzi też pobanowałem, pamiętam, pierwszy raz daję szansę, ale jak daję szansę, to często druga osoba, ta osoba za drugim razem po prostu czuje się bardzo, ale to bardzo bezkarnie i bardziej, jeszcze bardziej wyzywa i obraża, co jest niedozwolone, niedopuszczalne i takich rzeczy nie robimy. Także i w grze, i na platformach różnego rodzaju nie obrażamy, nie wyzywamy i pilnujemy własnej dupy, za przeproszeniem. Wtedy zdecydowanie jest lepiej dla wszystkich i przyjemniej się śpi. Co dalej? Właśnie muszę wam powiedzieć, że jadę na morze jednak, bo gotówka mocniej płynie, a tam biorą m.in. makrele. A to jest moja ulubiona ryba. Teraz zajdę tutaj po to, żeby jeszcze posiedzieć chwilę w knajpie, dlatego że tutaj są dobre naprawdę hot dogi, a ja uwielbiam, szczególnie przed zaśnięciem, zjeść coś konkretnego i to tak ze 4 sztuki. To nie o to chodzi, że widziałem Justynę. Nie, nie widziałem Justyny dzisiaj, ale widziałem Wandę. Powodzenia! Zachowujcie się i unikajcie osób, które się w ten sposób zachowują. I na YouTubie, i na Twitchu, i na Discordzie, i w grze. Nie pisać, nie wyzywać, nie obrażać, bo można płakać. Do następnego. Gdzieś nad wodą, gdzie jest ryba i nie ma wilków.